Robert Fico dzisiaj odbył operację czy interwencję chirurgiczną. O szczegółach poinformuje Państwa pani dyrektor. Była to około dwugodzinowa operacja. Zespół lekarzy starał się poprawić stan pacjenta, przesunąć ten stan bliżej prognozy pozytywnej. Jego stan jest w dalszym ciągu bardzo poważny, ale także ta operacja umożliwiła przeprowadzenie kontroli stanu zdrowia i poprawienie poszczególnych czy opatrzenie poszczególnych obrażeń. To z tego punktu widzenia medycznego. Na pewno jeszcze przez kilka dni będzie trwała ta sytuacja i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, jaki jest kierunek rozwoju. Ja wszystkich Państwa proszę o cierpliwość. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, które do nas docierają. Tak samo chcę podkreślić, że wszystkie zadania, obowiązki pełnione przez poszczególne ministerstwa będą kontynuowane w sposób ciągły, czyli w żaden sposób nie doszło do jakiegoś zamrożenia czy do zatrzymania działania państwa. Wszystkie procesy działają dalej i myślę, że takie chwilowe, krótkotrwałe działania, które już przeżyliśmy kiedyś w przeszłości, na pewno nie będą miały miejsca, jeśli chodzi o pracę, którą wykonujemy wszyscy w ramach poszczególnych ministerstw czy na podstawie konstytucji. Państwo jest stabilne i pacjent jest dzisiaj stabilny. I myślę, że dzisiejsza interwencja, którą opisze pani dyrektor, umożliwi nam być bliżej pozytywnych prognoz. Wszystkim życzę miłego dnia. Dzisiaj rano przeprowadziliśmy badanie kontrolne, tomografię komputerową pana premiera i na podstawie wyników spotkało się konsylium lekarskie. Należało poddać badaniu pacjenta, rewizji. To jest standardowa procedura, która jest normalnym sposobem postępowania w przypadku każdego pacjenta i na podstawie tych działań usunięto uszkodzoną tkankę, która pozostała po obrażeniach. Pacjent w tej chwili ma świadomość, jest ustabilizowany, ale w dalszym ciągu znajduje się w jednostce intensywnej terapii i stan jest naprawdę poważny. Jeśli chodzi o rozwój stanu zdrowia, należy brać pod uwagę to, uświadomić sobie to, że w tym przypadku pan premier, czyli pacjent, jest jak każdy jeden inny człowiek. To znaczy, że co rano u każdego pacjenta spotyka się konsylium lekarzy, które decyduje o procedurze w ramach dnia, jeśli chodzi o pacjenta, o rozpoznanie. To znaczy, w sposób standardowy podchodzimy do tego i jeżeli konsylium lekarskie na podstawie wyników poprzedniego dnia i stanu zdrowia po obchodzie porannym postanowi, że należy zrobić badanie kontrolne czy jakąś czynność, ta czynność czy to badanie zostanie przeprowadzone. Także trzymamy kciuki za pana premiera, żeby ten stan był taki, aby nie musiał uczestniczyć w żadnych innych badaniach dodatkowych. Oczywiście, jeśli do tego dojdzie, będziemy Państwa informować o tym w odpowiednim czasie. Jednocześnie po konsultacjach z Urzędem Rady Ministrów zdecydowaliśmy, że będziemy przekazywać codziennie krótkie informacje na naszych sieciach społecznościowych. To znaczy będą bardzo zrozumiałe informacje po słowacku i po angielsku, tak aby Państwo mieli informacje do dyspozycji.